Cześć! W tym nagraniu będziemy mówili o branży e-commerce'owej. Pokażę Ci, w jaki sposób możesz założyć oraz rozwinąć swój sklep. Dam Ci kilka naprawdę cennych przykładów, które możesz natychmiast wykorzystać. Osoby, które są moimi stałymi widzami, chcę tylko poinformować o tym, że postaram się rozwijać ten kanał. Postaram się przynajmniej 2 razy w tygodniu publikować nowe treści, a minimum to będzie raz w tygodniu. Jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy będą pojawiały się nowe odcinki, to możecie potem wejść na mój kanał i tam u góry po prostu w tej grafice zobaczycie, kiedy będą publikowane nowe odcinki. Bardzo również Was proszę o to, abyście dawali lajka i udostępniali ten materiał dalej. Dzięki temu będziemy mieli większą ilość wyświetleń, a nasza społeczność się powiększy. Jeżeli będzie zainteresowanie, to może stworzymy sobie jakąś grupę na Facebooku, gdzie będziemy mogli wymieniać się wiedzą i doświadczeniem oraz pomysłami, a ja będę też mógł je weryfikować na bieżąco. W każdym razie dzisiaj porozmawiamy sobie o branży e-commerce'owej, czyli o sklepach internetowych. Temat na pewno bardzo interesujący, bo wielu przedsiębiorców, szczególnie młodych, myśli na samym początku o tym, aby właśnie zacząć w branży e-commerce'owej. Ja osobiście uważam, że to nie jest najlepsza branża, że dużo lepszą branżą jest branża usługowa czy branża e-learningowa, gdzie możesz sprzedawać wiedzę, kursy albo po prostu własne usługi. Według mnie jest to lepsze i bardziej dochodowe zajęcie, ale również są sklepy, które zarabiają co najmniej kilka milionów rocznie. Ja też takie miałem sklepy możliwość obsługiwać, czyli miałem możliwość współpracy z tymi sklepami. Kupowałem dla nich ruch i reklamę. I mam nadzieję, że to, co dzisiaj Ci powiem, będzie również bardzo cenne dla Ciebie. A przede wszystkim nie będziesz popełniał typowych błędów, które robią osoby początkujące. Żeby założyć w ogóle taki sklep internetowy, musisz mieć pewne zasoby. Jakie to są zasoby? Pierwsze zasoby, które będziesz potrzebował, to jest oczywiście pewne oprogramowanie. Czyli będziesz potrzebował oprogramowania, które będzie Ci obsługiwało ten sklep. Można to oczywiście postawić na WordPressie, można skorzystać tutaj z Presty, można skorzystać z 1000 innych rozwiązań. To wszystko oczywiście zależy od Ciebie oraz od Twoich umiejętności technicznych. Ale to nie jest rzecz najważniejsza. Druga rzecz to jest autoresponder. Czyli będziesz potrzebował jakieś oprogramowanie do wysyłania masowo maili, ponieważ e-mail marketing jest jedną z najskuteczniejszych strategii, które będą budowały zaufanie, relacje z Twoją listą adresową, czyli z potencjalnymi klientami, i też to jest jedna z najlepszych strategii do sprzedaży. Czyli będziesz potrzebował autorespondera, no i serwer plus domena. To oczywiście wszystko można sobie zastąpić na przykład Allegro czy Amazonem. Różnica jest taka, że jeżeli będziesz chciał rozwijać swój sklep internetowy za pomocą Amazona czy Allegro, czy jeszcze jakichś innych serwisów, na przykład typu eBay, OLX, tak naprawdę musisz wiedzieć o jednej rzeczy, że te serwisy mają pewną zaletę, ponieważ już jest na nich pewna społeczność, pewni klienci, którzy szukają Twojego produktu, więc to może być dobre na początek, ale jeżeli nigdy w życiu nie wyjdziesz poza Allegro, no to będzie Ci bardzo trudno przekroczyć pewne progi dochodu. No i pamiętaj o tym, że jest tam bardzo duża konkurencja, która bardzo często walczy z ceną. Jest ta konkurencja zazwyczaj dużo, dużo silniejsza niż myślisz. Kolejne zasoby to są oczywiście pieniądze i towar. Wybacz mi tej bazgrołej, wiesz, ja skończyłem Śląski Uniwersytet Medyczny, a tam uczą, w jaki sposób pisać niewyraźnie. No i ostatnie zasoby to będą klienci. I to jest rzecz oczywiście najważniejsza, nie ma biznesu bez klientów. Dlatego klienci są bardzo ważnym elementem Twojego biznesu. Więc zasoby, które będziesz potrzebował na początku. I ludziom się wydaje, że to są rzeczy najważniejsze, poza klientami. To nie są rzeczy najważniejsze, ale o tym zaraz. Przejdźmy teraz do drugiego elementu. Tym elementem jest strategia. Strategia jest czymś, co potrzebujesz, żeby wygrywać z konkurencją. Jeżeli nie będziesz miał odpowiedniej strategii, to też wygrywanie z konkurencją będzie Ci bardzo trudno i po prostu Twój sklep zbankrutuje. Większość sklepów, które zostały założone w Polsce, bardzo szybko bankrutują i bardzo często zostają z dużym stanem magazynowym, który potem ciężko jest upłynnić. Więc możesz zamrozić sobie gotówkę i tak naprawdę zrobić na tym sobie większą krzywdę niż pożytek. Strategia oczywiście to jest coś bardzo rozbudowanego, bo tutaj chodzi o pozyskiwanie klientów, komunikację z klientami, obsługa klienta, przewagę strategiczną i tak dalej. Jeżeli będą osoby zainteresowane właśnie strategią w branży komersowej, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, a jeżeli będzie dużo komentarzy na ten temat,
to ja sobie przygotuję po prostu całą serię materiałów o branży e-commerce'owej, krok po kroku. Napisz mi również, co Cię najbardziej interesuje w tej branży e-commerce'owej. Czy to jest na przykład założenie sklepu, czy to jest reklama tego sklepu. Napisz mi, co Cię najbardziej interesuje. Dobra, i przechodząc do tej strategii, w każdym razie, żeby ten materiał nie był za długi, skupię się na bardzo ważnym elemencie, czyli na samym rynku. Rynek to nic innego jak klienci. I teraz, co jest bardzo ważne? Jeżeli działasz na takim dużym rynku, konkurencyjnym rynku, to bardzo ciężko Ci będzie wygrać. Wierz mi, że jeżeli Ty wejdziesz do dowolnego rynku, na którym ja jestem, a ja mam zasoby, mam doświadczenie, mam klientów, mam ludzi i tak dalej, to ja Cię po prostu rozniosę. Ty nie masz absolutnie żadnych szans. I jeżeli Ty nie jesteś przygotowany na to, no to zbankrutujesz tak jak wszyscy. I oczywiście to jest problem, dlaczego sklepy bankrutują. Bo wielu przypadkowych ludzi bierze się za robienie biznesu bez wcześniejszego przemyślenia tego, w jaki sposób mają zamiar konkurować. Jeżeli Ty nie wiesz, jak konkurować, to nie konkuruj, bo nie wygrasz. I teraz, w jaki sposób możesz wygrać z ludźmi, z firmami, ze spółkami, które są silniejsze od Ciebie? To nie jest takie proste, jak się wydaje. Jedną rzeczą, o której musisz pamiętać, że jeżeli jesteś malutkim drzewem w dużym lesie, gdzie korony tych dużych drzew Cię zasłaniają, to masz kilka strategii, kilka metod, którymi możesz sobie poradzić. Pierwsza to jest oczywiście lepszy produkt. Możesz zaoferować klientom lepszy jakościowy produkt w wyższej cenie lub niższej cenie. To już wszystko jest kwestia kolejnej strategii, więc jak widzisz, to strategia to jest bardzo rozbudowany temat. Co mam na myśli? W Polsce jest taka osoba, nazywa się Tomasz Miller. Jest to człowiek, który produkuje koszule. Ja tam kiedyś nagrywałem materiał na moim kanale o nim i on robi jakościowo koszule, takie jak są najlepsze na świecie, w cenach bardzo przyzwoitych. Taka koszula kosztuje w granicach 500 zł. A jest wykonana z najlepszych materiałów, jest świetnie uszyta i dlatego on sobie radzi. On produkuje, to są ceny premium dla Polaków. Na pewno te 500 zł to nie jest wydatek dla każdego Polaka, ale jest to jakość odpowiednia światowych marek i naprawdę to jest dobra jakość w dobrej cenie, więc możesz mieć lepszy produkt i w ten sposób wygrać z Twoją konkurencją. Kolejnym przykładem tutaj jest ekipa WK, czyli Warszawski Koks. To są młodzi chłopacy, którzy zajmują się produkcją suplementów. I oni też sobie świetnie radzą, oni też mają lepsze produkty niż oferują to znane marki. No więc tutaj jak widzisz, lepszy produkt też może dać Ci przewagę. Apple, tak? Świetny produkt w bardzo wysokiej cenie, ale przewaga konkurencyjna była, przynajmniej za czasów Steve'a Jobsa, a ja myślę, że oni też mają swojego asa w rękawie, którego niedługo wypuszczą. Kolejna cena to jest po prostu kolejny sposób strategii i walki na konkurencyjnym rynku, to jest niska cena. Ludzie, którzy mnie znają i którzy mnie znają dłużej, to wiedzą, że ja najbardziej nie lubię konkurować ceną. Strategia niskich cen jest przede wszystkim dla ludzi, którzy mają odpowiedni zasób gotówki. Dla ludzi, którzy potrafią ograć i wygrać z rynkiem. Którzy mogą pozwolić sobie na niższą cenę. Czyli powiedzmy, jeżeli na rynku mamy samych leszczy, takich początkujących laików bez pieniędzy i pojawia się jakiś duży gracz, przychodzi sobie, powiedzmy, amerykański Walmart z dużą gotówką, to on może dać dwa razy niższą cenę, nawet tego dopłacać, aż wykończy całą konkurencję i potem podnieść cenę. To jest też pewna strategia. Ja widziałem na Facebooku pełno reklam dronów, które tam kosztowały w granicach, powiedzmy, $50. Kiepskie jakości drony, bo sam sobie zamówiłem, bo byłem ciekaw, jak oni to robią. I też wygrywali, tak? Wygrywali z konkurencją, bo jak taki dron kosztuje, powiedzmy, w granicach 2000, a oni proponują za te $50, no to jest dobra cena, nie? I co jeszcze jest fajne, ciekawe produkty? Widziałem wiele sklepów, które sprzedają rzeczy, które ludzie nie potrzebują do końca, ale fajnie by było je mieć. Na pewno są jakieś rzeczy, które byś po zobaczeniu reklamy pomyślał sobie, fajnie by to było mieć, fajnie by to było kupić, a niekoniecznie to potrzebujesz. I takie sklepy, które oferują właśnie takie ciekawe rzeczy, też wygrywają, albo takie rzeczy, które są na topie. Więc to jest bardzo ciekawa strategia na bardzo konkurencyjnym rynku. I teraz rzecz najważniejsza. Co robić, jeżeli nie chcesz konkurować z tymi najsilniejszymi na rynku?
Czyli wyobraźmy sobie ten nasz las deszczowy, tak? Jesteś malutkim drzewkiem, który dopiero co zaczął się mu rozwijać, wychodzi z tej ziemi i zasłaniają cię korony drzew. Nie masz dostępu do tych zasobów, nie masz dostępu do światła, nie masz dostępu do takiej ilości wody, bo ta konkurencja cię w tym momencie wykańcza. Co możesz zrobić? No, bardzo prosta rzecz. Możesz przede wszystkim przesadzić się na samym początku, urosnąć po prostu poza tym lasem. Ziemia nie jest tak żyzna, ale przede wszystkim nie masz tam żadnej konkurencji. Nic cię nie zasłania, masz dostęp do światła, do zasobów, do wody. Więc to jest moja ulubiona strategia, czyli strategia niszowania. Przykładowo mamy firmę budowlaną, ona zajmuje się malowaniem, tapetowaniem i tak dalej. A ty będziesz wybierać sobie niszę, czyli na przykład tylko zrywanie tapet. Zrywamy tylko tapety, wybieramy sobie małą niszę i w tym momencie tutaj mamy szansę wygrać z konkurencją. Idealnym przykładem jest kawa, którą pokazywałem zresztą na materiale chyba o dochodzie pasywnym. Oni się nazywają GBS, tak? Oni mogli oczywiście, to jest mała firma założona przez dużo młodszych chłopców ode mnie. Oni mogli oczywiście konkurować z wszystkimi innymi, tak? Czyli mogli konkurować z Chibo, Jacobs i tak dalej, z tymi dużymi markami, ale powiedzmy sobie szczerze, szansa, że wygrają, jest praktycznie zerowa, no bo to jest właśnie to, co mówiłem. Wchodzisz do lasu deszczowego, kiedy jesteś małym drzewkiem, a są tam duże drzewa, które zasłaniają ci światło. I oni postanowili zrobić sobie coś innego. To chłopak interesował się fitnessem, interesował się siłownią, więc zrobili kawę dla ludzi, którzy trenują na siłowni. Zamiast przetreningówki, nie? I ta kawa jest dużo silniejsza, bo ona zawiera tyle kofeiny, co 3 Red Bulle. I zrobili sobie produkt dla bardzo małego segmentu rynku, dla bardzo małej niszy. I zaproponowali influencerom, którzy są na YouTube, jak jest pełno w tej branży akurat, żeby po prostu promowali ten produkt. I to był strzał w dziesiątkę. Firma zaczęła się rozwijać z dnia na dzień. Więc najlepszym sposobem, jeżeli chcesz wygrać z dużo większymi od siebie, jest zacząć od niszy. Amazon też tak zaczynał. Najpierw były książki, potem były e-booki, potem były już produkty fizyczne. Dziś oni są międzynarodowym sklepem, który sprzedaje absolutnie wszystko. Ale oni zaczynali od książek. Mało osób już o tym pamięta. Zaczynali od książek powolutku, przejmowali kolejne poszczególne sektory i dzisiaj nie mają problemu, żeby sprzedawać auta, nieruchomości, cokolwiek, nie? Więc zaczynamy od małej niszy i idziemy po prostu coraz szerzej, kiedy my już w tej małej niszy jesteśmy najlepsi z najlepszych. I teraz rzecz najważniejsza, bo to był tylko wstęp. Więc jak widzisz, to wcale nie są takie proste rzeczy, ale niektóre rzeczy trzeba przemyśleć, zanim sobie zrobisz krzywdę. I teraz rzecz najważniejsza, to jest rzecz numer jeden, która będzie decydowała o tym, czy będziesz zarabiać, czy będziesz tracić, czy się utrzymasz na rynku, czy będziesz miał z tego pieniądze, czy będziesz bogaty. Jest to rzecz najważniejsza, czyli społeczność. Dlaczego społeczność jest rzeczą najważniejszą? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Słuchaj, jeżeli ty założysz sobie sklep internetowy, masz produkty, masz towary, masz nawet pieniądze na rozwój, ale jeżeli ty założysz to wszystko, to w pewnym momencie obudzisz się z ręką w nocniku. Dlaczego? Ponieważ jesteś sam na polu, na szczerym polu albo na pustyni, gdzie w okolicach nie ma nikogo. Rozumiesz? Bez ruchu, bez społeczności nie ma klientów. To nie jest tak, że właśnie to jest problem wielu ludzi. Ja to też często widzę, znajomi się mnie pytają: Adrian, słuchaj, jak ja mam rozwinąć swój sklep internetowy? Bo myślałem tak, że założę sobie sklep, dam niższe ceny. Ja mówię, ale człowieku, ty po pierwsze nie będziesz w stanie być rentowny w tym wypadku, bo niskie ceny to jest najgorsza rzecz dla osoby początkującej, która zaczyna. Po drugie, ty założysz sklep i okaże się, że masz sklep, ale nie masz klientów i skąd ich weźmiesz? No a to, o tym nie pomyślałem, nie? I właśnie o tym trzeba pomyśleć, że od tego większość ludzi powinna zacząć, a nie dopiero o tym myśleć, kiedy wszystko zrobią. Dzisiaj każdy bloger, youtuber znany, sławna postać, celebryta ma pewną społeczność wokół siebie. Jeżeli ma tą społeczność, zaufanie, relacje i tak dalej, może tej społeczności sprzedawać wszystko. Koszulki, kubki, kawy, cokolwiek. Każdy produkt, który wypuści na rynek, znajdzie odbiorców. Więc społeczność to jest ta rzecz najważniejsza. To jest rzecz numer jeden. Jeżeli ją masz, to będziesz bogaty, będziesz mógł sprzedawać wszystko. Jeżeli jej nie masz, to masz po prostu problem. I teraz tak, społeczność może być własna, może być pożyczona, albo może być kupiona. I teraz tak, własna.
Czyli to jest rzecz najtrudniejsza, trwająca najdłużej i no i niestety ciężko tutaj to przeskoczyć, ale z drugiej strony efekty i wyniki są najlepsze. Dlaczego mi się udało na samym początku w ciągu tygodnia zarobić 20 tysięcy, kiedy ja startowałem? Bo miałem swoją społeczność. Społeczność można budować na wiele sposobów. Kiedyś to się robiło za pomocą for dyskusyjnych, blogów i tak dalej. I to jest jak najbardziej ok. Czyli ludzie Cię znają, wiedzą kim jesteś, ufają Ci. Musisz zastanowić się, czy na przykład na jakichś social mediach, czy na YouTubie, czy na Instagramie ktoś Cię śledzi, jest i tych ludzi na tyle dużo, żebyś mógł im sprzedawać. Ja mówię, że powiedzmy na tym YouTubie, jakbyś miał tam 10 tysięcy subskrybentów, na Facebooku powiedzmy też, na tym Instagramie miał 10 tysięcy followersów, to już możesz Ty zacząć zarabiać. Choć to wszystko oczywiście zależy od branży. I teraz tak. Przykładowo WK Team, nie? Czyli ten warszawski koks. Jak oni zaczynali? Mało osób o tym pamięta. Oni na początku robili sobie przez wiele lat filmiki, nawet bez żadnego profesjonalnego sprzętu, po prostu jakaś kamera z telefonu, z komputera i oni dzielili się swoją wiedzą na YouTubie. Ta społeczność się urosła, powoli rosła, a dzisiaj mamy już 500 000 followersów na YouTubie i każdy film powiedzmy tam ogląda 200-300 tysięcy ludzi, nie? Czyli oni zbudowali sobie społeczność i mając taką społeczność możesz wypuścić dowolny produkt i na nim zarabiać. To mogą być koszulki, tak oni sprzedają, mogą to być jakieś leginsy na siłownię, torby, odżywki, cokolwiek. Po prostu mają już własną społeczność. I to jest fajna sprawa, czyli możesz rozpocząć swoim kanałem na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku. Druga rzecz to jest możesz na przykład tak jak Miller. Miller z kolei zaczynał od Facebooka, zaczynał od bloga, potem był Facebook, a na samym końcu były inne media społecznościowe, jak Instagram i tak dalej. I Ty też możesz tak działać. Czyli możesz zacząć pisać bloga, robić świetny content marketing pod słowa kluczowe i się w ten sposób rozwijać. Co jeszcze możesz zrobić? No oczywiście możesz pisać bloga lub możesz rozwijać listę adresową, nie? Tak jak ja robiłem i jak cały czas robię od 10 lat, czyli ja rozwijam po prostu listę adresową. Ja się komunikuję stale i regularnie z moją listą. Pod tym nagraniem masz link do mojego newslettera. Jak się zapiszesz, to będziesz widział, że tam praktycznie codziennie gadamy, piszę codziennie i to takie naprawdę bardzo długie, wartościowe artykuły dla mojej społeczności. Więc to jest własna społeczność. Można oczywiście społeczność pożyczyć i tu jest już możliwość szybszego rozwoju. Czyli ja widziałem parę sklepów, szczególnie z odzieżą dla kobiet, które właśnie w taki sposób zaczynały. Istnieją już inni influencerzy na rynku, którym możesz zapłacić, żeby zaczęli Ci promować, nie? Czyli co robimy? Udajemy się do największych influencerów i albo wysyłamy im towar, albo wysyłamy im pieniądze i oni na swoich już wytworzonych na własnych mediach promują Ciebie. Promują Twoje produkty. Czy to jest skuteczne? Cholernie skutecznie. Jeżeli są jakieś branże, które są nie wszystkie branże, to się w nie wszystkich branżach nadaje, ale w wielu branżach się nadaje i można tutaj naprawdę za niewielkie pieniądze otrzymać bardzo szybko wyniki i efekty. Mówię niewielkie pieniądze. Przykładowo przychodzisz do kogoś, wysyłasz mu torbę ze swoim produktem, w tej torbie jest produktów za powiedzmy 200-300 zł, ta osoba to używa, ona Ci zrobi reklamę wartą 30 tysięcy. Tak to działa. Czyli możesz wykorzystywać już te rzeczy, które są stworzone. Ja kiedyś robiłem coś takiego, że wchodziłem na fora dyskusyjne, wyszukiwałem tych ludzi, którzy mają największą ilość postów i płaciłem im za to, żeby w stopce swojego niku umieścili link do mojej strony. No, jak się domyślasz, taka reklama kosztowała mnie rzędu 100 zł miesięcznie, a była warta powiedzmy kilka tysięcy. Ja w ten sposób naprawdę zbudowałem dużą listę, zrobiłem dużo ruchu właśnie wykorzystując czyjeś już stworzone media. No i oczywiście ostatnia rzecz to jest kupiona i tutaj tak. Dlaczego ja rozdzieliłem kupioną od własnej? Ponieważ własną można zarówno kupić, jak i stworzyć. Czyli można tu poświęcić swój czas, ale istnieje najszybsza droga, którą ja preferuję, którą ja lubię, ale to oczywiście jest droga dla ludzi, którzy mają pieniądze i mają doświadczenie, jak to robić, czyli kupowanie takich, no po prostu kupowanie powiedzmy leadów po to, żeby zbudować swoją społeczność. Mój cały marketing opiera się o listę adresową i co ja robię? Ja robię coś takiego, że ja kupuję reklamę na Facebooku, na Google, zarówno AdWords, YouTube Ads, co ja jeszcze robię? SEO. SEO to też dla mnie jest kupowanie ruchu, ponieważ to wszystko się płaci. Content marketing, co jeszcze tutaj mamy? Możemy kupować listy, newslettery u swojej konkurencji. To wszystko jest kupowaniem swojej społeczności, którą sobie budujesz sobie listę i te liście sprzedajesz. Czy jest to skuteczne? Jest to cholernie skuteczna metoda i to jest metoda bardzo mocno skalowalna, bo o ile w tym pierwszym i drugim wypadku dojdziesz do pewnego szklanego sufitu, którego nie przebijesz, to tutaj metoda kupowana może, połączona oczywiście z tymi jeszcze innymi metodami, może dać Ci rewelacyjne wyniki i efekty. Ale jeżeli oczywiście
jesteś zainteresowany zdobywaniem klientów do branży e-commerce'owej, to napisz mi w tym komentarzu, a może zrobimy cały materiał o tym, może zrobimy jakiegoś live'a o tym, no to też by było ciekawe, nie? Gdzie ja mogę na żywo odpowiadać na Wasze pytania. To wszystko zależy od Was. Jeżeli ten materiał wydał Ci się interesujący, pomocny, to przede wszystkim zasubskrybuj ten kanał. Większość z Was ogląda te materiały, ale ogląda je biernie, nie subskrybuje. Dlaczego? Zasubskrybujcie, w ten sposób dajecie mi możliwość rozwoju. Udostępnijcie ten materiał jakimś swoim znajomym na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie, gdziekolwiek. To naprawdę Was nic nie kosztuje, a mi pomoże się rozwijać. Dzięki temu będziemy robili więcej materiałów, będę mógł zaprosić gości, będę mógł to jeszcze więcej zainwestować. Więc możemy zrobić naprawdę fajną społeczność, coś dobrego dla wszystkich, jeżeli będziecie aktywni. No i co jeszcze? Chciałbym, żebyście weszli sobie teraz na mój kanał i zobaczyli, kiedy będą się pojawiały następne odcinki. Postaram się je robić regularnie, pod warunkiem, że oczywiście będzie odpowiednie zaangażowanie. Więc trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej i liczę na Was. Trzymajcie się, hej!